Jaka jest temperatura wrzenia wody? 360? Nie. Jestem wodą. Nie, ale na przykład chcesz ugotować sobie wodę na herbatę, tak? No. I włączysz czajnik. To jakim temperaturą ona musi dojść, aby zaczęła... No wiem, o co chodzi. Bąbelki leci, żeby wrzała. Chyba tak gorąco, że tam nie możesz ręki włożyć. To załóżmy 30 parę. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki. Dzisiaj sprawdzę, kto jest mądrzejszy, mieszkańcy Gdańska czy Gdyni. Partnerem odcinka jest Surfshark VPN, który Ci zapewni bezpieczeństwo oraz anonimowość w internecie oraz zablokuje niechciane reklamy. Jeśli chcesz obejrzeć film lub serial dostępny na Netflixie wyłącznie w USA, to Surfshark w łatwy i prosty sposób pozwoli Ci ominąć te ograniczenia lokalizacyjne. Dodatkowo Surfshark poinformuje Cię, jeśli Twoje dane zostały skradzione lub zhakowane oraz zmieni Twoje dane logowania, zanim Twoje konta zostaną przejęte. Możesz korzystać ze specjalnej przeglądarki, która nie zapisuje Twoich danych logowań, nie śledzi poruszania się w internecie, ani nie ma żadnych reklam. Z kodem MTB macie 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo, dzięki czemu sami przetestujecie Surfshark. A teraz zaczynamy! Ile wynosi 38% z 200? 76? Tak jest, bardzo dobrze. 12,5%. 138? Nie. 138, no nie. 19,5. Dobra, a ile to jest 38% ze 100? Ze 100? No. 38. Tak. I z 200 musisz po prostu pomnożyć razy 2. No nie. To trzeba podzielić chyba przez 2, bo to się zwiększa. No nie, matematyka. A to jest takie proste. Ile? 38% z 200. Nie, to wcale nie są pełne liczby. Okej, okay, to 18. Możesz dodać drugie 38. Może tak ci będzie łatwiej. No dobra, no to 64. 72? Wymień 3 państwa Ameryki Północnej. Meksyk, USA, Kanada. Super, poleciałeś od południa do północy. Rewelacja. Państwa? No. Myślałem, że Staty, ale dobra. Jakie Staty? Znaczy, miałem taki podział, że... A Stany? No tak. Tylko mi nie chodzi o kraj, tylko mi chodzi o kontynent. A, o kontynent ci chodzi? No. Alaska? To jest stan w Stanach Zjednoczonych. A, dobra. O wow, rozszerzenie z geografii się kłania. Serio masz rozszerzenie? Wiem, że nie widać. Jakie państwo jest złożone ze Stanów? Nie mam pojęcia. Z geografii to nie zdawałem. Ale no, tak podstawowo, co mamy w Ameryce Północnej? Jakie kraje? Brazylia? Nie. Nie. I jeszcze taki kraj na południu. Brazylia. za bardzo, to jest południowa Ameryka. Co się wydarzyło 1 września na półwyspie Westerplatte? No Schleswig-Holstein zaatakował Polskę. I to było symbolicznym początkiem tej drugiej wojny światowej. Drugiej wojny światowej, tak jest. Bardzo dobrze, super. W którym roku to było? Tak, że wiem, że wiesz, ale... Druga wojna światowa, 1848? No obrona. Obrońców Wybrzeża. Jeszcze raz? Obrona obrońców Wybrzeża. Obrona obrońców Wybrzeża? Nie, no nie wiem. Co się wydarzyło 1 września na półwyspie Westerplatte? Rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Nie wiem, będę szczery, że... To jest niedaleko tutaj. Wiem, są gdzie ulicy jest. W całej Polsce, w Oliwie też, w Gdańsku, obrońcy Westerplatte. Bohaterów Westerplatte. Nie wiesz, do jakiej szkoły chodziłeś? Tak, do zespołu szkółmorskich obrońców Westerplatte. No nie, no to musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć. I się co rozpoczęło? No rozpoczęło się powstanie, tak? Nie. Rozpoczęło się... Co to było? Walka o niepodległość. No nie. Co oni bronili? Oni bronili chyba poczty polskie. Nie no, poczty to tutaj broniono akurat. Ale tak, nie wiem. Której? Drugiej. Tak. No ale dlaczego ty za mnie opowiadasz? Co teraz zrobiłaś? Bo jak znam odpowiedź, to nie mogę się oprzeć. A ja znałam i byłam cisza. To wiemy, to obie. To zaliczamy jako punkt popół dla nas. Popół, tak. Tak. Ja nie wiem, czy punkt, ale macie popół. No dobra. I przed kim bronili? Westerplatte? Przed? No wtedy no to była już niezła impreza, jeżeli tak mogę powiedzieć. No ale chyba początkowo zaczęliśmy walczyć przeciwko ZSRR. Ile to jest 12 razy 12? 144. Bardzo dobrze, super. Mózg matematyczny. 124? 146? Nie, kurde, myślałem, że dobrze powiedzieć. 124. Nie, nie. To jest... 104. Nie, nie, nie. Jedną cyferkę pomyliłeś. To 12... 146. Nie. 136. Nie. 244. Mm-mm. Gdzie znajdują się mitochondria? W komórkach.
Tak jest, bardzo dobrze. Nie wiem, kojarzy mi to z górami trochę. I co one tam robią? Jaką mają funkcję? A może one nie mają funkcji, co? To po co by tam były? Nie wiem, tak dla beki. Mitochondria, rafę kolelofon, coś takiego, ale... No niestety nie, to jest właśnie, to jest w komórkach również ludzkich. One właśnie są siłowniami naszego ciała, naszych komórek. Ile lat temu wybuchła II wojna światowa? 81 lat temu. Bardzo dobrze. Momencik, się połączyć z mózgiem. Właśnie... Na Wi-Fi działa, czy masz na kablu połączenie? Nie, za kablę bardziej. Czyli powinna być szybka, ale szybko odpowiedź, tak? 71. Ach, to połączenie się na chwilę zerwało. 81, tak. Do 20 jest 80, czyli jest 79. Nie? 69? 39, czyli tutaj mamy 61 i 20, 71 lat temu. Jeśli 60 plus 20 to 70, to coś jest nie tak. 71 lat temu, nie? Ile lat temu to było? No to było 41 rok, jak wybuchła. 79? Ale dobra, dla uproszczenia powiedzmy, że w 40 roku i później jeszcze dodamy... 61. No nie. 1939, dzisiaj mamy 2020, czyli 78, 91 lat temu. Nie. Kurde, no początek pierwszej wojny, II wojny światowej. 1925? Kim był Posejdon? Posejdon był bokiem. Bogiem, władco tak mórz, władco tak, mórz. Tak, bogiem greckim, tak, bardzo tak. Dobrze. I co było jego atrybutem? Trójząb. Trójząb, bardzo dobrze. Co jest jego atrybutem? No ten, widły. Widły? On miał harpun taki. Widły. Takie do siana? No, nie, nie, to ja używam. On miał takie kolczaste. Kolczaste. Znaczy, okay. Siana by więcej przerzucił na pewno. No. taki z trzema tymi zębami, co było? Jak to się nazywało? No, on... co ma trzy takie... No właśnie, ja nie pamiętam, nie widelec, coś powiem, jak się nazywa. Nie widły. Trzy zombiec, coś trzy zombiec? Tak. A od trójki? Trójzombiec. A co było jego atrybutem? Jego miasto. Jakie miasto? Podwodne. Podwodne? O nazwie? Atlantyda. O, jego złość też nie, była. Jako jego atrybutem takim... pioruny. Co dzierżył. Nie, tym, co, czym dzierżył. To był Zeus. A, dokładnie. Dzierżył jakby wodą. Coś wiesz, co to było? Bo to nie były widły. Nie? Nie, no, to się inaczej nazywało. Grabie! Trójząb. Nie grabie. Robicie z niego ogrodniczka, no. Bo to jest nasz temat. Rolnik, ogrodnik, tak? Posejdon. Jaka jest temperatura wrzenia wody? 100 stopni. 100 stopni. Z czym zwiększa się objętość. Tak, tak jest. O, bardzo dobrze. Tak, że to... A, musi wiedzieć. 20 stopni? Celsjusza? Nie wiem. No nie, nie, nie. Nie wiem, tego też nie. Dobra, jest... ile nasze ciało ma, jaką ma temperaturę? 38. 36,6, tak, 36,6, 38 jest... Jak masz tam 39, masz gorączkę i tak dalej. No to nie wrzemy, prawda? Wiem, no że nie jesteśmy tylko z wody, ale... 40 stopni? 300 stopni Celsjusza. 300? 300, 200. Jak nastawiasz wodę, tak, w czajniku, to na ile nastawiasz, żeby zrobić herbatę? Żeby ugotować jajka. 10 minut. Tak, tak ten, ale chodzi o stopnie. A, z 200 stopni? 80. 100 stopni. 180 stopni? Nie, 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 to jest... 180 stopni to jest tak. Celsjusza. Celsjusza, tak, wiem. Nie, nie, 360 to jest coś innego. 120 wtedy? Spróbuj jeszcze raz. 90? 360? Nie. Jestem wodą. Nie, ale na przykład chcesz ugotować sobie wodę na herbatę, tak? No. I włączysz czajnik, to do jakiej temperatury ona musi dojść, aby zaczęła... No wiem, o co chodzi. Bo melki leci, żeby wrzała, chyba tak gorąco, że tam nie możesz ręki włożyć. To załóżmy 30 parę? 40? Przecież człowiek ma 38 stopni, to znaczy 36. Ale coś innego, nie? Coś innego? Coś innego, nic nie, ale temperatura to temperatura, wiesz, jak dotkniesz no siebie, dobra. To się nie parzysz, prawda? Nie gotujesz się. No to... No to nie wiem, to załóżmy, że 120. 30 stopni Celsjusza? 38? Nie, to ty masz w pewnych miejscach swojego ciała 38 A. stopni. I nie wrzesz, na szczęście. No nie wrzeszę. Z czego zasłynęli Kain i Abel? No byli pierwszymi dziećmi na świecie i Kain zabił Abla. Tak, dlaczego? Znaczy, był o niego zazdrosny chyba.
Tak, ale o co zazdrosny? Nie wiem dokładnie, o co był zazdrosny, ale wiem, że go zabił i Bóg go napiętnował piętnem Kaina. Tak jest. Z tego pierwszego lotu, tak? Oni tam wymyślili samolot i stworzyć skrzydła, coś takiego, tak? Dlaczego bracia mogliby siebie zabić? To było o miasto? Tam coś było z jakimiś skrzydłami, oni latali, coś? Nie, coś? To nie to? Ikar, to Ikar. A, no właśnie. To Dedali Ikar. Dzisiejszy pojedynek wygrała Gdynia. Przypominam wam o tym, że z kodem MTB macie 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo na przetestowanie usługi Surfshark. Sprawdźcie, jak to wam ułatwi życie. Link do oferty w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00.